Tak jest. Więcej witamy wszystkich serdecznie. Czekaliśmy na Spichalski, bo zawsze tak jest. No może jeszcze przyjdzie trochę osób, ale cieszymy się, że tyle przyszło. Jeszcze. Trochę więcej niż zwykle, bo już się robi no, kiepsko, nie? Szkoda. W każdym razie chcieliśmy tutaj właśnie zaprezentować taką małą wystawę. Materiału mamy bardzo dużo i duża wystawa będzie w Ostrawie. Wszystkich zapraszamy podczas następnych dni Ostrawy w sierpniu, gdzie nie wiem, kto teraz będzie tam wystąpił, bo występował Filip Glass, znany twórca muzyki minimalistycznej, tak? A tu chcieliśmy zwrócić Państwu uwagę, bo u nas wszystko wyburzono, jak tam pięknie zrobiono salę koncertową ze starej gazowni. Zrobiono szyby i tak dalej. To jest wnętrze. Tam jest widoczna gazownia, tu jest widoczne wnętrze. No, To był zbiornik na gaz. Są windy, są schody ruchome, marmury wewnątrz i piękna akustyka tego wnętrza. Także i tam się wszystko remontuje, no się wszystko burzy. No nie wiem dlaczego, a to tak blisko, nie? Zresztą to nie był jedyny obiekt, który jest zachowany, bo tam były jeszcze te młyny. Tak. Wszystko pięknie restaurują i te piękne stare rzeczy po restauracji są po prostu bardzo piękne. Bardzo nam się podobało. Proszę zobaczyć, że tam pod tymi urządzeniami, których nie zdemontowano, tylko po prostu one są podświetlone pięknie. Ludzie chodzą, samochody parkują i kawiarnie są porobione, parasolki i tak dalej. Jest naprawdę fantastycznie wykorzystane rzeczy, które u nas by po prostu zniszczono i przetopiono i by tego nie było, nie oglądalibyśmy, bo to też jest artystyczne i też piękne, prawda? No, to może Andrzej coś powie. Ale u nas dom muzyki budują we Wrocławiu. Znaczy, tak. Ale to od nowa. Tak, wszystko dobre. Z dużymi trudnościami. Tak. To ja może odpowiem, jak to się zaczęło. To zaczęło się w ten sposób, że na jednym z wernisaży w Muzeum Architektury spotkaliśmy Czeszkę, która okazała się, że współpracuje z organizatorem, czyli z festiwalem nowej muzyki w Ostrawie. No i ten kontakt zaowocował tym, że Zbyszek doprowadził do zaproszenia nas na imprezę festiwalu ogólnie, ale nam zależało najbardziej na Glasie, który był największym artystą na tym festiwalu. I zagrał jeszcze w dodatku utwór, który po pierwsze gra tylko on ze swoim zespołem, znaczy on nikt inny nie może grać. I ponieważ jest to utwór duży, bo pięciogodzinny prawie i trzeba zebrać tych ludzi do tego zespołu, to jest bardzo rzadko grany. Także to być może w Europie raz na 10 lat zdarza się okazja usłyszeć to. Oczywiście przyznam się, że przedtem nie znałem Glassa za bardzo. Nie zdawałem sobie sprawy, jakim to jest artysta. Dopiero jak sprawdziłem, kto będzie, to okazało się, że jest to światowej sławy artysta. Zresztą twórca muzyki do Truman Show, o ile pamiętam. Czyli takiego filmu, on robi też muzykę filmową. Myśmy byli tam 2 dni. Przyjechaliśmy dzień wcześniej, zwiedzaliśmy Ostrawę, dużo pochodziliśmy, właściwie no, przeszliśmy chyba z 50 km po tej Ostrawie. Dużo fotografowaliśmy, trochę spotkaliśmy ludzi, też Polaków. Zrobiono nas wrażenie i architektura, i też atmosfera. Widzieliśmy to, z czym Czesi mają problem, to znaczy cyganów, którzy rzeczywiście w Ostrawie są widoczni, ale nie byli raczej agresywni. No tylko, że głośni, tak. Andrzej tak. Zrobił tam jedno zdjęcie cyganki, która policja przyjechała. Tak, bo ona wróżyła gdzieś tam. Ona tam już jakąś białą dorwała i chciała. No. I następnego dnia rano też jeszcze pozwiedzaliśmy trochę, później pojechaliśmy na koncert. Udało nam się zdążyć ledwo, dlatego że nie mogłem trafić na ten koncert, ponieważ na tym terenie industrialnym nie jest łatwo znaleźć. Ale jakoś się udało. Wysiedzieliśmy. Że nie mogłeś trafić, bo nie możesz nigdy trafić, lubisz pojeździć. Właśnie, lubię pojeździć. Do tego trzeba zacząć. Pojeździłem 2-3 razy po tych samych drogach, ale trafiłem. Co? Jak czegoś tam szukaliśmy, to też przejechaliśmy przez wiele osiedli, wiosek. Ale lubimy zwiedzać, przyznam. Żeśmy za godzinę. Na przykład wracając do Wrocławia, jadąc do Wrocławia, wróciliśmy do Czech na przykład. Fajna historia. Na płatną autostradę, nie mając winiety, nie. Udało się wszystko. Także byliśmy bardzo zadowoleni, wrażenia spore, materiału masa. No i chciałem powiedzieć, że zaprosiłem tutaj Natalię, ona się nazywa Natalia Raclawska, ale Czeszkę, która skończyła polonistykę. Dziękuję.
której tam pojechaliśmy, ponieważ ja z nim pogadałem i załatwiliśmy dwie akredytacje na tę imprezę. Bilety na Glasa były bardzo drogie, sala widowiskowa była pełna, my mieliśmy akredytację i nas to akurat nie kosztowało. I będziemy tam zapraszani każdego roku. No i oczywiście robimy dużą wystawę, o wiele większą niż tutaj, bo tutaj po prostu no, nie możemy więcej wyeksponować fotografii. Natomiast mamy ogromny materiał i innych muzyków też. No żałuję tylko, że byliśmy krótko, tylko na Filipie Glasie, dlatego, bo program festiwalu to program przez cały tydzień koncertów od rana do późnego wieczoru, a dni Ostrawy trwają miesiąc. I po prostu można jeszcze przyjeżdżać na jakieś ciekawe koncerty. A w Ostrawie jest tak fajnie i tak przyjemnie, że zapraszam wszystkich i poinformuję, jak będą dni Ostrawy, ale ja informuję o wielu rzeczach, a przychodzą ludzie no, bardzo, bardzo słabo i no, dobrze, że w ogóle przychodzą. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taką ciekawostkę na tym zdjęciu katowickie rurki, nie? Czyli u nas popularne rurki z krewem, a u nich to są katowickie rurki. No bo to tam blisko jest. Tak. A ten Hitler, to kto to jest? Nie wiem, to Andrzej sfotografował. To był taki plakat, który ktoś zrobił właśnie ten, z miłości widać. Muzyk jakiś czy nie? To jest muzyk jakiś, tak. Ale już nie pamiętam szczegółów, przepraszam. Dobra, to już skończyliście, tak? Tak, bardzo zapraszam. Cześć.